Wiecie, cud. Cud. Budowlanka to jest branża pełna cudów, nie? I słuchajcie, zdarzają się też takie cuda, takie święte cuda, takie sakralne cuda. Ja wam powiem, miałem taką sytuację, robiłem odmiary łazienek. Chodziłem z dalmierzem, znacie to urządzenie, dalmierz, mierzy się odległość. Ja miałem taki dalmierz jeszcze z taką funkcją, że on mi metry mierzył kwadratowe, nie? Klik, 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 klik i mi pokazywał, ile tam mam metrów. No i sobie tam jakąś łazienkę mierzę, wychodzę sobie do drugiego mieszkania, zmierzyć sobie drugą łazienkę i słuchajcie, patrzę, a korytarzem idzie takich dwóch, no nieźle zrobionych na nich majstrów, nie? Jeden trzyma drugiego i ładzie, ładzie. No i tak, słuchajcie, ja miałem kask, kamizelkę, wyglądałem jak z nadzoru i myślę sobie tak, dobra majstry, to ja wam zrobię jaja, nie? Normalnie macie ode mnie dzisiaj kawał. Podchodzę do nich z tym dalmierzem i do pierwszego, co majster? Pochlało się, nie? Dmuchniesz mi tutaj. Podstawiam mu ten dalmierz pod usta. No, oni wtedy tak dmuchają, no nie tak przed siebie, tak? Tylko tak do góry. Ale ja z tym dalmierzem, za tym strumieniem powietrza i tak faceta prawie podniosłem, nie? No ale dobra, nie? Pokazuję mu wynik. Mówię, majster, 4,7 metra kwadratowego. I ja myślałem, że facet, wiecie, się uśmieje, on tak na mnie patrzy, ile? Ja mówię, 4,7 metra kwadratowego, majster! Niemożliwe! Ja mówię, no jak niemożliwe? Masz 4,7 metra kwadratowego na dalmierzu, zobacz. Nie? Ale nie tyle! Ja mówię, no ale zobacz, pokazuję, 4,7 metra. Dobra, kolegę sprawdzimy, nie? Strzeliłem tym dalmierzem gdzieś tam w ścianę, nie? Nabiło mi się 5 metrów bieżących i drugiemu pokazuje, nie? Każe dmuchać, nie? On dmucha, oczywiście też go prawie podnoszę, pokazuje mu wynik. Mówię, kurwa majster, ty masz 5 metrów bieżących, nie? On, ja? Ale jak? Ja mówię, no nie wiem, no chyba ten, piłeś więcej niż kolega, nie? No i oni tak patrzą się na mnie i co teraz będzie kierownik, nie? Ja mówię, no co ma być, no? Mandat, kara. Mówię, no tyle metrów kwadratowych bieżących w wydychanym powietrzu, no to nie można sobie tak odpuścić, nie? No i oni tak po kieszeniach szukają, wiecie, czegoś, że może się dogadamy, nie? A ja tak, wiecie, cały czas tylko dalmierz metry kwadratowe, dalmierz metry kwadratowe. Wszyscy czekam, kiedy oni złapią, że to żart, nie? Ale oni byli tacy spanikowani, że po prostu, no nie mogli załapać, nie? Że ja sobie z nich jaja robię, nie? No i słuchajcie, no już tam gapie się zebrali, kierownicy, majstrzy i tak dalej, wszyscy już nie mogą ze śmiechu. Myślę sobie, dobra, żal mi się chłopaków zrobiło, trzeba to jakoś skończyć, nie? I się pytają, czy się dogadamy. Mówię, no dobra, nie? Słuchajcie, pan nakazał być miłosiernym, wybaczać, więc ja wam tym razem wybaczę. Oni się tak na mnie patrzą, nie? I nie mogą uwierzyć. Ja mówię, normalnie wybaczam wam, nie? I co, i możemy iść? Ja mówię, tak, ale dwie rzeczy. Wychodzicie z budowy i idziecie do kościoła, nie? Przeprosić Pana Boga, nie? Mówię, pójdziecie do spowiedzi i wyspowiadacie się księdzu, tylko pamiętajcie, żeby powiedzieć, majster, ile miałeś metrów kwadratowych w wydychanym powietrzu, a ty, majster, ile miałeś metrów bieżących. I oni zaczęli mi dziękować. Powiedzieli, że w kościele to nie byli ileś tam lat, ale teraz pójdą naprawdę, pójdą do tej spowiedzi i tak dalej, nie? I poszli, słuchajcie. Więc zobaczcie, są tacy, którzy potrzebowali ognia i miecza, a ja nawróciłem dwóch typów dalmierzem budowlanym. Ja mam takiego serdecznego kumpla, on jest świadkiem Jehowy. Jak ja mu opowiedziałem tą historię, nie? To on mówi tak, ja w Castoramie kupię sobie taki dalmierz.